Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Jak zwykle w ruchu drogowym, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy sobie na bieżąco. Pamiętaj, każde zadanie upewnienie o możliwości jazdy. Było rozglądanie? Mhm. Tak. Na pewno? Tak, najpierw mam rozglądanie. Było. Bo mam nagrane. A ja za tobą jadę R19. Dobra, jedziemy w kierunku bramy. O, jeszcze padać zaczęło. Padać? Tak, kropi po kałużach widzę. Aha. No, fajne. Fajny. Inny taki sprzęcior, nie? Bokserek, kurde, silnik. Lubię te silniki. Naprawdę. I w ruch drogowy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Aha, czyli... W lewo, tam trzeba uważać, tak. No, ci powiem, że sprzęcior zajebisty. Kolorek, akurat pod kolor kurtki, popatrzcie. No i BMW. Kruźwa, nie? Idealnie, nie? Czasuje robota. Dokładnie. Będzie tak jakby ciężko troszeczkę sprzęgło, ale mam takie odczucie po glabiucie. Tak, ona tam ma tam, tym bardziej, że ten gmol tam troszeczkę, wiesz, aha, ogranicza. A, właśnie. No, przypomina mi się moja BMW S1000R, też tutaj. To menu. Takie samo, nie? Wszystko. Tak. No dobra. I pozycja na pasie ruchu. Pamiętamy, jak to wygląda. Pół metra do metra od prawej. Widzimy szary pas, tak? Czyli nie jeździmy po środku. Bo na środku mamy ten syf zrzucony przez koła pojazdów. Cały piach, żwir, wszystko, nie? Tak. Quick shifter jest? Tam? Jest. Tam. Quick shifter, downshifter jest, tak. Jest. Także ma wszystko, co potrzeba. Żeby się przyjemnie jeździło, nie? O, nie no, motocykl fajny. Do miasta naprawdę. Luźno łokcie. Adrian, pamiętaj. Nie. I będziemy... Dawid, nie Adrian. Dawid. Co mi z tym Adrianem się u ciebie jakoś tak? A, no tam. Ale jedziemy w lewo, to niekoniecznie tak, tam, niekoniecznie musimy zmieniać. Tak, no tak, bo mówię, nie było komendy, czy ten, no to... No, no, nie, no bardzo dobrze, tak. Jeżeli nic się nie odzywam, a powstał prawy pas, no to jedziemy oczywiście prawym pasem, nie? Dokładnie, zawsze pamiętaj, do prawej, nie? Pytania na bieżąco jak coś, żebyśmy sobie w, i w lewo na światełkach. Tak. Żebyśmy sobie razem wiedzieli, o czym mówimy. Ale długo, tak, cofnij stopę, noga a zaczyna, dobra. Noga kończy. Dobra. Nie ma trzymania, nogi pod dźwignią. Zmieniłeś, cofamy, tak? Mamy się nauczyć tego odruchu. Tak. 2000 do 4000 razy to wykonasz i ci się zakoduje i wcale nie będzie wolniej, jak to się często wydaje, że to trzymam pod dźwignią, bo szybciej chcę zmienić. To niekoniecznie, tak? Jak wyrobisz sobie odruchy, to wcale nie będzie wolniej, a wręcz odwrotnie, będzie szybciej. I na pewno będziesz miał gwarancję, że ten bieg wskoczy kolejny, tak? Tak, tu gdzieś noga się zaczepi, nie? No, jak tą stopę przytrzymasz i ta dźwignia nie złapie odpowiedniego luzu, tak?
to mogą te kły się tak ustawić, że nie dasz rady zmienić kolejnego biegu, nie? Dlatego pamiętać o tym. No. Dobra. I widzimy, auto dojechało, możemy sobie tak zrzucić na luz. Na luz. Mhm. I chwileczkę odsapnąć. No ale w tych lusterkach to o wiele więcej widać, nie? Niż wentajko. Duże, no okrągłe. A lusterko za 20 zł, a nie za 200. Nie? No, no. No tamte oryginalne, nie? Nie, no są, znaczy one są ładne, nie? Ładne, no. Ale widoczność w nich jest... Taka se. No jak to w lusterkach motocyklowych. Trzeba pamiętać o tym, że wiesz, że to rozglądanie, to co mówimy, tak, że motocyklista musi nauczyć się rozglądać, tak, sprawdzać, mieć odruchy sprawdzania tego martwego punktu, czyli ta broda do ramienia. Ja sobie skręciłem brodę do ramienia i widzę tą Toyotę stojącą białą za mną, jak kątem oka zerknę, tak? Mimo, że jest za mną, tu ją w lusterku kamera nagrywa, tak? Także musimy to mieć te odruchy. Taki nawyk właśnie przejścia z lusterka tutaj, nie? Dokładnie. Tu lusterko i broda tak nie dalej, bo za daleko to możemy ruszyć kierownicą i w sposób niekontrolowany skręcić, nie? I na lewy pas, tak, na lewy pas. Tak, bo tutaj. Bo zobacz, tak. Tu mamy to rozwiązanie, że nie możemy nawet na prawy, nie? Bo jest ta ciągła linia po skręcie, nie? To dopiero drogowcy... tutaj moglibyśmy tak, zmienić. Dokładnie. Pamiętaj o tej zmianie biegów. Noga zaczyna, tyk, i wraca na podnóżek. Czyli tak jak mówię, zaczyna i kończy, tak? Zaczyna na, naciskając, kończy odłożeniem, kończysz odłożeniem na podnóżek. I zawracamy zgodnie z przepisami. Dobra. Zawracamy, tak. I popatrz, daleko, czerwone światło mają, dopiero im się zmieniło. To możemy dynamicznie to zrobić, bo nic nie nadjeżdża, tak? Dokładnie. Dokładnie, lusterko, nie ma nikogo. No tak, ja jestem zwolennikiem i rozglądamy się, tak, bo tramwaj, żeby to co pas zmieniać, nie? A nie od razu dwa, w prawo pojedziemy. Dobra. I będziemy skręcać w prawo. Dobra. I po skręcie w prawo, na kolejnym w lewo. Dobra. I tutaj uważaj, bo tutaj się dużo dzieje. Czyli zobacz, tak. Wyłączyć. Równorzędne, czyli popatrzeć. Wymagana jest szczególna ostrożność, a szczególna ostrożność polega na rozglądaniu, tak? Tak. Czyli mamy obserwować całe skrzyżowanie, a ustąpić tym nadjeżdżającym z prawej. I ustawić się do lewo skrętu. I od razu po skręcie w lewo, w tą najbliższą w lewo. A, od razu jest tak, tutaj. Tak, dokładnie. Dobra. O, dobra. Tak, czyli tu trzeba przejechać za oś jezdni, dokładnie, i w prawo pojedziemy. Dobra. Dokładnie. Dokładnie, trzeba pamiętać, jesteś uczestnikiem ruchu niechronionym. Musisz dbać o siebie, bo wiesz, ci w silniejszych pojazdach, w większych nie będą o tobie myśleć. Tak jak ty nie pomyślisz sam o sobie. No i wjeżdżamy, tak. O, autobusik. Tak, włączył kierunkowskaz. Trochę późno, ale włączył lewy. A, tym bardziej, że widział, się wziął za trzyma. Tak, ale widział, że wiesz, że się zastanawiasz i nie po znakach poziomek. Pamiętaj, jak mamy przejście, staramy się pomieścić je po farbie,
tylko po asfalcie, tak? Dobra. Nie po studzienkach, nie po dziurach, nie po kałużach. Mówiliśmy, tak, mówiliśmy. Ona nie ma przyczepności na suchym, takim jak asfalt. A na mokrym tym bardziej. A na deszczu to już, wiesz, po deszczu to już w ogóle. I tu w lewo, nie? I w lewo, to. I w lewo. I w lewo. Nie, tu wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Już nie tego, tak. W lewo, w lewo. Wróg drogowy, tak. I tutaj trzeba uważać, bo widoczność, widzimy z prawej, jest ograniczona. No, przez żywopłot, nie? Tak, dokładnie. A ja tak w lewo myślałem, że sprawdzamy, jest refleks. Nie. Trzydziestka to też tak schowana w tych krzakach jest. No, trzeba uważać. Jak tutaj, ktoś tak nie wie, nie pamięta. Znaczy niedawno, niedawno było trochę lepiej widoczne. Teraz już te krzaczyska urosły. Wypasowało znowu coś tam napisać do Wordu, żeby zarządzili. Nie odzywam dobra, się. Dobra, prosto. Żeby zarządzili przycięcie tych krzaków. I jak się nie odzywam, ustaliliśmy, że jedziemy? Prosto, ale gówno. Nie gówno. Dobra. Prosto, a po co kierunek? Znaczy powiem szczerze tak, bo tutaj no, to jest takie miejsce, no jakbym jechał gówno, to muszę wrzucić ten kierunek, nie? No tak. No a tutaj te prosto to takie, nie wiem, czy to trzeba, czy no nie trzeba, nie ale trzeba, chyba to... Nie trzeba. Nie trzeba. Okej, okay, okej. Okay. Tak jak, no jedziesz przez skrzyżowanie na wprost i będziemy zawracać z wykorzystaniem tej zatoki po lewo. Dobra. No i popatrz, nie ma kierunku, to możesz go omijać. Jakby miał kierunek, no to nie możemy, tak? Mhm. No i zawracamy. Ale jak się ustawimy, bo tak do lewej, źle, do lewej, do lewej. Musisz pamiętać, że musisz ustawić się przy osi jezdni. Bo tak jak ty zrobiłeś to teraz, to było źle, dlatego że to było z środka albo nawet bliżej prawej. I od razu rozpocząłeś skręt, czyli musi być najpierw ten zjazd do osi jezdni. I do, od osi jezdni dopiero zawracamy, dobra? Dobra. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami.